Dlaczego zostałeś fryzjerem? Głównym powodem było to, że chciałem lepszego życia dla siebie i dla moich bliskich. Miałem taki ambitny cel, żeby po prostu nigdy nie patrzeć w dziurawą kieszeń. No, jako młody chłopak pragnąłem coś osiągnąć i nie miałem łatwego startu, bo nikt z mojej rodziny ani nikt z moich bliskich nie był w ogóle związany z fryzjerstwem. Moja mama chciała jakby podjąć ten temat, ale no niestety alergie i uczulenia na środki chemiczne jej to uniemożliwiły. Słuchajcie, no było ciężko i było ciężko o wsparcie. Tak naprawdę chyba sam nie wierzyłem w siebie, że uda mi się skończyć szkołę i zawsze musiałem o coś walczyć. Więc nie pozostało mi nic innego jak moje marzenia i udowodnienie wszystkim, że je spełnię. Chyba takim największym przełomem było to, że gdy uczęszczałem na praktyki, chodząc do szkoły, znalazłem taką starą kasetę VHS z nagraniem z Mistrzostw Polski z roku 97. No i wtedy sobie powiedziałem, no Łukasz, będziesz najlepszy na świecie. No i tak w 2017 roku osiągnąłem po Mistrzostwa Świata we Włoszech po raz pierwszy. A w 2019 po raz drugi i udowodniłem tym samym i wszystkim, że no, to nie był przypadek, że się tam znalazłem. Prowadzisz obecnie 2 salony, a prócz tego jesteś mężem i tatą. To na pewno niełatwo pogodzić, więc skąd bierzesz na to siłę? Słuchajcie, mam cel w życiu, by mojej rodzinie nic nie brakowało i żebym ja się spełniał nie tylko w pracy, ale i poza nią. Lubię motywować ludzi. Sam też prowadzę zdrowy tryb życia, trenuję boks, biegam, tak żeby mój umysł był gotowy na każdą okoliczność. Pokazuję tym samym, że wymówki i ograniczenia tworzymy sobie w głowie. No a jeśli chcesz walczyć o swoje marzenia, to znajdziesz na to siłę i czas. Fakt, bywa czasem po prostu ciężko, kiedy dajesz siebie 200%, no ale kto powiedział, że będzie łatwo. Twój zapał i zawziętość nie wzięły się jednak znikąd. Być może to, skąd pochodzę, ma znaczenie. Urodziłem się w Limanowej, no i pół życia mieszkałem na Podhalu, a dokładnie w Nowym Targu. Tak, moje serce zawsze w górach. A jak wiadomo, górale to zaradne chłopaki. Czy można powiedzieć, że fryzjerstwo to twoja pasja? Na pewno lubię swój zawód i pracę z ludźmi. Lubię inspirować, motywować. No, fryzjerstwo to mój sposób na życie, tak zarabiam. No dobra. A boks? A boks? No to taka druga strona medalu. Dusza wojownika, chęć rywalizacji, to zawsze wszystko we mnie było, a boks to umocnia. Jaki jesteś na co dzień? Staram się być pomocny, życzliwy, ale też staram się twardo stąpać po ziemi. No. Wymagam tego od siebie i od innych. Takie wartości chcę przekazać swojemu synowi i wszystkim tym, którzy ze mną pracują, bo w życiu nie ma lekko. Żeby nie było, że jestem taki groźny, mam też spore poczucie humoru i dużo cierpliwości. Co? Co jest dla ciebie największą nagrodą? Za to, kim jesteś, co osiągnąłeś i stworzyłeś. Słuchajcie, bezcenną nagrodą są niewątpliwie wspaniali ludzie, którzy mnie otaczają, rodzina, przyjaciele, bo bez nich byłoby naprawdę ciężko. Doceniam także ludzi po prostu, z którymi na co dzień pracuję i mam przyjemność pracować na wyjazdach. To dzięki ludziom otaczającym mnie mogę wesprzeć cały sztab firmy Depot. Słuchajcie, ciężka praca otwiera wiele możliwości, a w efekcie nagradza za wysiłek i poświęcenie. Jaka jest twoja misja? Moją misją na pewno jest pokazać fryzjerstwo i kosmetyki firmy Depot, tak jak jeszcze nikt tego nie miał okazji widzieć. Zaprezentować to z lepszej strony. Chcę sprawić, by ludzie pokochali tą markę tak, jak ja ją pokochałem i żeby zobaczyli, jak ja na niej pracuję. Chcę też pokazać różne możliwości, moje spojrzenie, moje doświadczenie, po prostu cały brand marki Depot. Dlaczego Depot? No i to jest dobre pytanie. Dość długo szukałem marki, która spełni jakby takie moje oczekiwania i dzięki której będę mógł świadczyć jakby takie kompleksowe usługi w moim salonie. No i tu pojawił się Depot. Taki strzał w dziesiątkę. Tak, odnoszę wrażenie, że nic się nie dzieje bez przyczyny i powiem szczerze, że no, wierzę w przeznaczenie.
tak chyba musiało po prostu być. Choć z marką Depot miałem już kiedyś przyjemność, to wówczas no, jako młody barber no, nie doceniałem ich potencjału. Patrzyłem innymi kategoriami, nieco lawirowałem wśród produktów, a dziś po prostu wiem, że do wszystkiego trzeba dojrzeć i dojść samemu. Czy masz ulubiony produkt z Depot? Nie da się jednoznacznie wybrać takiego produktu, ponieważ to zależy, jaki mamy dzień albo z czym tak naprawdę w tym danym dniu się mierzymy. Wachlarz produktów przynajmniej daje nam nieograniczone możliwości, tak żeby sprawić sobie przyjemność i żeby sprawić zadowolenie i uśmiech na twarzach naszych klientów. Co chciałbyś przekazać barberom, którzy dopiero zaczynają? No, najważniejsze jest to, że no, musicie uwierzyć w siebie. Nic nie przychodzi łatwo, więc nie zniechęcajcie się przy pierwszym potknięciu. No, na tym polega cały proces nauki, więc słuchajcie z pokorą doświadczonych fryzjerów, a zajdziecie naprawdę daleko. Ja mam na imię Łukasz, na nazwisko Janik, a wszyscy na mnie mówią Laki. Jestem nowym ambasadorem marki Depot.